Niemiecka paka interesów Donalda Tuska. Dokumenty, które podpisywał Donald Tusk i konkretne decyzje. To jest symbol, drodzy państwo, polityki uległej wobec naszego zachodniego sąsiada. To jest symbol polityki, która nie służyła polskim interesom. Przeszłość, ta bliższa i ta bardziej odległa, choć i teraźniejszość wiele mówi o stosunku Tuska do Berlina. Tu dopiero co taka wymiana zdań o reparacjach należnych Polsce za zniszczenia II wojny światowej. Czy to my jesteśmy jakimś górskim gatunkiem? Pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? Zawsze interes Polski był interesem, który nie mógł liczyć na wsparcie Donalda Tuska. To pokazują głosowania, nie nasze opinie, a głosowania. To rodzi poważne pytania, ale nie sposób zadać ich Donaldowi Tuskowi. Nie jesteście państwo zaproszeni. Dziękuję. Zwał na przykład Telewizję Polską za wielokrotne przypominanie jego własnych słów, tych słów. Deutschland. Domaga się usunięcia z internetu 54 materiałów wiadomości, przeprosin i kary finansowej dla dziennikarzy. Chcemy, aby Rosja była ważnym. Sądownie chce też zakazać emisji filmu Nasz Człowiek w Warszawie o jego polityce wobec Rosji. Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest. To też w dużej mierze lustrzane odbicie Tuska, cytaty i decyzje. Prawem mediów jest krytykowanie i zakres wolności wypowiedzi w stosunku do osób publicznych, czyli takich jak politycy właśnie, jest o wiele szerszy niż w przypadku krytyki osób prywatnych. Druga część filmu o politycznych początkach Donalda Tuska, jego relacjach z Berlinem, z Moskwą, o resecie z Rosją i o decyzjach, które podejmował, gdy pełnił już europejskie stanowiska. Ich człowiek w Brukseli. Wkrótce na antenach Telewizji Polskiej. Donald Tusk is elected as president of the European People's Party. Podążanie za tą polityką niemiecką przyniosło ten sukces wysokiego stanowiska. Donald Tusk był bardzo posłuszny. Zasilone zostało KLD niemieckimi pieniędzmi. Wiem, ile pracy nas czeka. Nie, czy interesy reprezentuje, polskie czy niemieckie?